Siemano, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejno żniwno-zielonym nagraniu, jakby to powiedzieć. Właśnie wyruszamy kosić dalej, mamy sobotę, 18 dzień czerwca. Także lecimy, jak to się mówi, na pełnej z tą robotą. Ja już tu się też wycofuję. Tata ze zgrabiarką już czeka. Także lecimy na pola. Mamy kolejne hektary do skoszenia. Na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, mam skoszone, jeżeli chodzi o te zielone łąki, 59 hektarów. Już nie liczyłem tego, co wcześniej koszyliśmy tutaj z tych małych kawałków. Ale tutaj jakbyśmy to wszystko pozbierali, łącznie z żytem, no to prawie 40, więc praktycznie setkę jakąś tam łącznie moglibyśmy już, słuchajcie, zapisać, jeżeli chodzi o nasz areał. Tutaj muszę się, widzicie, powywijać, mało miejsca mam. Ale damy radę. Przód przeszedł, to tył też przejdzie. Dzisiaj taki dzień, można powiedzieć, był przygotowawczy. Szwagier mył mi listwy w kosiarkach, bo wczoraj, już wam powiem szczerze, że skrobaki nie dawały rady, tak się wszystko zasklepiło, że nie szło w ogóle tego ruszyć. Nawet jak wałek włączałem, to tam na transmisji na żywo mówiłem, że już pora je wyczyścić. W ogóle mam te skrobaki, trzeba będzie je najprawdopodobniej wymienić. Myślałem, że jeszcze ten sezon spokojnie damy radę, ale jak się tylko zrobi chwilę deszczowej pogody, to się za to oczywiście wezmę. Także szybkie smarowanie, dmuchanie prasy, ciągników i godzina 8:30 startujemy. Jeszcze zdążyłem oborę nawet zrobić w międzyczasie, więc dzisiaj gdzieś tak do drugiej możemy sobie spokojnie porobić. Wrócimy potem do udoju i potem do wieczora też coś tam skubniemy. Teraz jest w miarę w porządku, ponieważ wszystkie działki mamy praktycznie obok siebie, więc nie będzie jakichś tam większych przejazdów z pola na pole. Także dzisiaj mam nadzieję, że jeżeli żadna awaria nam po drodze nie wypadnie, no to troszeczkę podgonimy, jeżeli chodzi o koszenie i zbieranie balotów. Także jedziemy. Zanim zajdzie, dojedziemy na pole, tutaj wam jeszcze pokażę. Bardzo kitowy wyjazd mamy z tej naszej uliczki. Te znaki niedługo to może przy samym asfalcie będą stawiać, żeby tylko ludzie widzieli, jak dojechać. No mi to dość mocno utrudnia. Mam z przodu kosiarkę, jeszcze przód traktora, to powiem wam szczerze, że jest lipa, żeby wyjechać. No to jeszcze widzicie, tata ze zgrabiarką jedzie przede mną. I tak mogę wam zobrazować, bo też pytacie, dlaczego nie mam z przodu kosiarki 3,40, że o wiele lepsza robota byłaby robiona. No na pewno na uwrociach tutaj by to zdało egzamin. Ale zauważcie, że tutaj mam tą 3-metrową i praktycznie mieszczę się na styk, jeżeli chodzi o pas ruchu. Jeszcze z ciężarówkami jest jako tak, z osobówkami jest jako tako, żeby się zmieścić. Wiadomo, gdzieś tam się skitram do prawej, to nie ma problemu, ale jak już mam właśnie jakąś ciężarówkę, autobus czy coś większego, no to trzeba zjeżdżać na pobocza. Tą 3-metrową, a gdybym miał 3,40, no to miałbym już po prostu kłopoty z przemieszczaniem się. Jeszcze tam w mieście, o ile jest w miarę, ale jak już wyjedziemy na te drogi powiatowe, gdzie mam bardzo blisko drzewa, i te konary są też do asfaltu dość mocno pochylone, no to już jest wtedy strach, bo można byłoby tylnymi kosiarkami coś tam z góry ściągnąć, więc jednak te 3 metrówki są tutaj korzystniejsze, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o transport, a my dość sporo się właśnie przemieszczamy po drogach publicznych, w związku z czym trzeba też te jakieś warunki bezpieczeństwa tutaj jak najbardziej zachować. Nie ma tutaj innego wyjścia. I ten nasz nieszczęsny przejazd kolejowy. Ja to w ogóle mówię, że ten znak powinni przed tym płotem betonowym postawić, bo najczęściej się ludzie tam zatrzymują, bo panowie policjanci tutaj sobie urządzają, słuchajcie, zbiory, jeżeli chodzi o mandaty. Stają za tym betonowym płotem, który tam jest dalej, i wszystkich łapią, którzy się nie zdążą zatrzymać. Jeden policjant jest właśnie tam w samochodzie, drugi chyba gdzieś tutaj za drzewem się kitra, i każdego, słuchajcie, łapią. Dla mnie ten znak jest tutaj poroniony ze względu na to, że te tory tak naprawdę nie są jeszcze uruchomione,
Więc w takich chwilach, oczywiście no, ludzie się powinni przyzwyczaić do tego. Niemniej jednak pociągi, które tutaj jeżdżą, nie służą do transportu publicznego, tylko dla celów wojskowych, do jednostki wojskowych, infrastruktury jeszcze nie ma zrobionej, więc jakby to cały czas błędne koło. Ale no i widzicie, państwo w państwie i nikt na to nie ma siły. Masz szwagier, ponagrywaj. Znowu? Live'a robisz czy co? Nie, to normalnie. Gdzie? Nie nasadziłeś. Patrzę ci dobrą stronę. Zaraz dobrze. Muszę władać. Witajcie ponownie, dalej działamy, słuchajcie, godzina 19. Takie miałem troszeczkę opóźnienia z nagrywaniem, nie grałem przez cały dzień, bo byliśmy, powiem wam szczerze, na takiej działce, gdzie ogólnie była lipa, jeżeli chodzi o wydajność. No i powiem wam szczerze, że byłem naprawdę podłamany, bo mówię, jeżeli to wszystko nadal ma tak wyglądać, no to z tej paszy jakby nic nie będzie, czyli to co zbieraliśmy na początku, w pierwszych odcinkach, które widzieliście, jeszcze jako tego wyglądało. Ale dzisiejsza trawa na tamtej działce to już naprawdę załamała mi oczy. No i teraz przeniosłem się na kolejną działeczkę 15-hektarową. No i tutaj wam powiem szczerze, że już mi się Micha troszeczkę cieszy, bo fajna, wysoka, zielona trawa, która się jeszcze tak do końca nie wykłosiła, znaczy nie wykłosiła, gdzieś tam już widać pierwszą wiechę, ale jeszcze nie jest wyschnięta, czyli jakby dopiero zaczęła, słuchajcie, żyć. Na obecną chwilę muszę wam powiedzieć, że mam zrobione 97 hektarów, co mi praktycznie za 2 hektary da 40 na dzień dzisiejszy. No i myślę, że tą wartość przekroczymy. Nawet nie chcę się wkurzać, ile Łukasz zrobił balotów na tamtej wcześniejszej, bo to jest jakaś, no, tragedia, mówiąc jednym słowem. Ale trudno. Są pola gorsze, są pola lepsze i nie ma tutaj co się na tym specjalnie jakoś rozszczulać. Więc mimo wszystko jakoś sobie tutaj działamy. Karol też latał dzisiaj dronem, czyli kolejne bardzo fajne ujęcia powychodziły. Muszę wam powiedzieć, że ten FPV robi niesamowitą robotę. I szczerze mówiąc, gdybym miał więcej czasu, to sam bym sobie takim polatał. No bo niesamowite doświadczenie i te ujęcia naprawdę tutaj, muszę powiedzieć, że mają w sobie to coś. Tutaj takie mam niby majorko, niby nie użytek, ale wolę to jakoś uminąć, bo wcześniej wjechałem, to powiem szczerze, że aż ciągnik miałem troszeczkę bardziej w bok. Niech sobie tutaj ten właściciel najwyżej tą moczarką przejedzie. Tak to się w zasadzie mało nadaje, jeżeli chodzi o jakąkolwiek maszynę, bo to więcej rzeżuchy, w cudzysłowie mówiąc.
wybieramy, wybierzemy sobie po prostu to, co lepsze. Ogólnie bardzo gorąco dzisiaj. Mamy na termometrach 32 stopnie, więc upał jest niesamowity. Rekompensuje to w pewnym stopniu wiatr, który jakoś tam stara się tutaj nam tą pracę ułatwiać, czyli maszyny jakby nie dostają też mocno w dupę. Chłodzenie jest na w miarę rozsądnym poziomie. No i widzę, że już będę miał też nożyki do wymiany w tej kosiarce. Ten sezon już swoje przekosiły. 97 hektarów, to już muszę wam powiedzieć, że jest dość spora. Spory areał. No i mimo wszystko warunki polowe też nie są tutaj jakoś specjalne. Specjalnie łaskawe, jeżeli chodzi o noże, bo mamy piaski, więc nie wygląda to specjalnie dobrze. Tutaj od razu sobie przejadę na dwa razy, żebyśmy mieli problem, nie mieli problemu właśnie z zawracaniem. Dołączył do nas Tomek, wymienił tatę. Skończył dzisiaj też właśnie zabieg na kłosa. Czyli pszenicę mamy już, można powiedzieć, ochronioną i będziemy teraz czekali na żniwa, żebyśmy się nie zahaczyli, słuchajcie. Czekamy już teraz na żniwa. Mam nadzieję, że do czasu żniwnego nic się już nie wydarzy i opryskiwaczem nie trzeba będzie wjeżdżać. W ogóle nie chodzi tutaj najbardziej o presję fuzariozy kłosa, bo to było w zasadzie największym problemem. No ale i tak specjalnie siły nie mamy na opady, które gdzieś tam wystąpią i nam niestety, ale będą psuły całą pracę. Ale tak jest życie rolnika. No i muszę wam powiedzieć, że jak tak dziennie robimy po 30 hektarów, to szczerze mówiąc 3-4 dni i po robocie. I po robocie, więc myślę, że z koszeniem i ze zbiorem baloty powiniemy się w miarę szybko. Zobaczymy jeszcze, jak pójdzie nam zbieranie i złożenie balotów w stogi. Ale zazwyczaj ze złożeniem nigdy nie było problemu, bo to praktycznie wkładamy we czwórkę i robota ogarnięta. Znaczy, chłopaki mają problem z siatką. Ten wiatr wcale nam nie ułatwia pracy, bo zawija się o rolkę. W momencie, kiedy Łukasz poda, znaczy prasa podaje siatkę do owinięcia, wiatr ją podwija. Sądziliśmy, że w tej nowej prasie ten problem zostanie w pewnym sensie rozwiązany, ale jak się okazuje, nie do końca, także idę do chłopaków, zobaczę, co im tam trzeba pomóc i wrócimy do nagrywania. Co popsuliście? Co tam, szwagier, stęskiłeś się za mną? To nie będzie już razem co jeździć. Nie no, Karol będzie grał jeszcze teraz. Zagraj też jeszcze chwilę z Łukaszem. Co? Chwilę z Łukaszem pojęcie. No dobra, bo trzymaj go za kolano. Karol mnie dzisiaj zaskakuje. Karol się wrąbał tutaj na pole. Także szacun, że przejechał po tych kolejnach, które były na skarpach. Więc kurde, muszę powiedzieć, że czapki z głów, jeżeli chodzi o tą markę, bo dała radę. Także widzicie. Co wam mogę więcej powiedzieć? No myślę, że nie muszę jakoś specjalnie mówić do kamery, że tej masy jest tutaj w miarę sporo. Przede wszystkim jest zielona, czyli jakaś dobra kiszonka z tego wyjdzie. Nie wiem, jak to niektórzy próbują twierdzić, że szuwary, słuchajcie, to możecie gdzieś sobie na nieużytkach kosić. Tutaj jeszcze jako tako to wygląda.
jak to wygląda, słuchajcie. 20 godzina wybiła. Na liczniku 100 hektarów 65 arów. No może być tam deko zawyżony, bo wiadomo się jakieś nakładki też robi. W każdym bądź razie, no dzisiaj udało się zrobić 40 hektarów. Także myślę, że bardzo przyzwoity wynik. No, jedziemy. No i zbieramy się dzisiaj, słuchajcie, już do domu. Jest ogólnie sobota, więc... No idziemy, no. Czemu nie składasz grabiarki? Także zbijamy się, słuchajcie, do chałupy. Sobota jest w końcu, tak jak wspomniałem wcześniej. Trzeba ze szwagrem jakąś flaszkę się zrobić, co, szwagier? Już dwa dni na kurwa o suchym pysku jeździmy i... Trzeba zatankować. I aż przykro. Szwagier przyjechał do szwagra, słuchajcie, odpocząć na flaszkę, na długi weekend, a szwagier, widzicie, w polu, także tak to niestety wygląda. I będziemy się zbijać. Jutro, nie wiem, niedziela, ogólnie niby się mówi, że się w niedzielę nie pracuje, z drugiej strony też upał, zobaczymy jak nam się będzie chciało, może wystartujemy, coś tam jeszcze skosimy, parę hektarów do godziny 12 w sumie. Można zawsze z 20 hektarów zrobić, bo w poniedziałek, co w poniedziałek, zapowiadają jakieś deszcze u nas, więc skupimy się wtedy na zwózce balotów, żeby to jakoś wykorzystać i raczej kosić nie będziemy, chyba że ten deszcz przejdzie bokiem, to nie będziemy oczywiście czekać. Szkoda nam tych upałów, znaczy szkoda nam trawy w tych upałach, bo ona będzie wysychała. Stąd też presja, żeby w niedzielę coś tam skosić, ale to mówię, wszystko zależy jak to będzie wyglądać, także zbieramy się we trójkę. Nawet nie wiem ile Łukasz balotu zrobił, 200 parę na jednym kawałku i tutaj no nawet nie wiem, nie mam pojęcia, będziemy liczyć jak będziemy zwozić, także tak to wygląda. No i chyba tyle w dzisiejszym nagraniu. Czy szwagier coś chcesz dopowiedzieć? Nie, dziękuję. Co? Nie? Pomachaj tym widzowczyniom. Dobra, takie śmieszki na koniec. Trzymaj ta się chłopy i na razie.